Wydaje wam się, że już to skąd znacie? I bardzo dobrze wam się wydaje. Dlatego, że nowy Mercedes klasy E, który właśnie wchodzi do sprzedaży, pod względem stylistycznym wiele czerpie ze znanych już Mercedesów klasy C i klasy S. Jednak w przypadku tego auta co innego jest ważniejsze. Mianowicie zastosowana technika. Mercedes poszedł o krok dalej i teraz tym autem właściwie już można prawie autonomicznie jeździć. To jeszcze nie wszystko, dlatego że powiedzmy, że kierowca chce lub musi zaparkować w ciasnym miejscu i nie miałby jak wysiąść. Samochód sam zaparkuje, a później sam wyjedzie z tego miejsca. Jak to działa? Przekonajmy się w praktyce. Do tej pory w Mercedesie klasy E można było mieć aktywny tempomat, dzięki któremu system sam przyspieszał, sam zwalniał, kiedy przed nami pojawił się samochód. Ale teraz Mercedes poszedł jeszcze o krok dalej, dlatego że nie dość, że podobnie jak w poprzednim Mercedesie można puścić swoje kierownice, proszę bardzo, i samochód sam wyczuwa pasy i skręca, to jeszcze dodatkowo Mercedes zrobił tak, że system odczytuje znaki drogowe i utrzymuje taką prędkość, jaka jest dozwolona w danym momencie. Czyli jeżeli ustawimy sobie nawet prędkość 140 na godzinę, a jest 120 na znaku, to i tak nie pojedziemy szybciej. Mało tego, system pozwala na zmianę pasa ruchu bez trzymania kierownicy. Wystarczy włączyć kierunkowskaz, proszę bardzo, i system sam zmienia pas. Zmienił pas, wyłączamy kierunkowskaz i samochód jedzie sobie dalej, ja nie trzymam kierownicy, a samochód potrafi sam skręcić. Proszę bardzo, włączamy kierunkowskaz drugi raz i samochód sam zmienia pas. Oczywiście nie może być tak, że cały czas nie trzymamy kierownicy, dlatego że jeżeli dłużej nie będziemy trzymać, to wśród wskaźników pojawi się taka ikonka, o teraz się pojawiła tutaj, że trzeba położyć rękę na kierownicy. Jeżeli w dalszym ciągu kierowca nie zrobi tego, pojawia się sygnał dźwiękowy, aż wreszcie system spowoduje, że samochód zwolni. Kładziemy ręce z powrotem na kierownicy i system ponownie zaczyna działać. O, proszę bardzo. I samochód samoczynnie skręca, wyczuwa pasy na jezdni, włączamy kierunkowskaz, samoczynnie zaczyna zmieniać pas, a jeżeli przed nami się pojawi samochód, to samochód oczywiście zwolni. Samochód w garażu, trzeba nim wyjechać, ale nie wszyscy to lubią, niektórzy nie czują się na siłach. Wtedy wyjmujemy kluczyk z kieszeni, otwieramy samochód. W smartfonie mamy odpowiednią aplikację, za pomocą której wybieramy samochód. Proszę bardzo, cały czas stoimy na zewnątrz. Teraz strzałką wybieramy kierunek jazdy. Tym kółkiem raz przekręcamy. I co się dzieje? Silnik się uruchamia. Następnie kręcimy palcem i samochód zaczyna sam wyjeżdżać. Proszę bardzo. Oczywiście, gdybym stanął za nim, to samochód się zatrzyma, ponieważ wyczuje przeszkodę i zatrzyma się. Dotąd będzie jechać, aż będę kręcił palcem. Teraz, jeżeli przestanę, proszę bardzo. Teraz zrobię wyjście i samochód wyłączył silnik. Oczywiście samochodem również można wjechać w ten sam sposób do garażu. Ponownie otwieramy samochód, łączymy się z samochodem, wybieramy kierunek jazdy, do przodu tym razem. Ponownie raz przekręcamy kółkiem, samochód uruchomił silnik i teraz kręcimy, żeby samochód wjechał. Proszę bardzo, samochód się przystosowuje i zaczyna wjeżdżać do garażu. O, proszę. Kiedy wyczuje jakąś przeszkodę, zatrzymuje się, koryguje tor jazdy. O, nawet jak tam jest takie pudło stoi, to on i tak sobie ominie je. Kiedy wjeżdża się do garażu, samoczynnie się zatrzyma przed ścianą. Spokojnie, nie będzie problemu z tym, że uderzy, bo wyczuje system kamer ścianę. Oczywiście pytanie, dlaczego musimy tak kręcić kółkiem na tym
smartfonie. Dlatego, dla bezpieczeństwa, żeby nie okazało się, że ktoś przyciśnie, zostawi telefon i pójdzie gdzieś. Nie, to musi być, system musi wiedzieć, że jest to pod kontrolą kierowcy. Powiem szczerze, że systemy, jakie zafundował w tym samochodzie Mercedes, to jest prawdziwe science fiction. Naprawdę, to jest niesamowite, że samochód sam potrafi jechać, sam potrafi skręcać, hamować, przyspieszać. Mało tego, zmienia pas i jeszcze do tego dostosowuje się do prędkości, jaka jest dozwolona na danym odcinku jazdy. Mało tego, samochód potrafi sam zaparkować w garażu, sam z niego wyjechać, nawet wtedy, kiedy kierowca jest na zewnątrz pojazdu. I wszystko jest fajnie, naprawdę podziwiam tę nowoczesną technikę. Jest tylko jedno pytanie. Gdzie jest przyjemność z jazdy jeszcze?